Witajcie. Dziś zajmiemy się Lanosem. Ma problem, gdyż po wbiciu biegu wstecznego na... Nie komunikujemy innych użytkowników ruchu, że cofamy, czyli po prostu nie świeci tylne światło cofania, a to białe. Także w filmie sprawdzimy, przeanalizujemy i zobaczymy, co jest przyczyną i czy jest to prosta usterka. Zapraszam do oglądania. A więc, jesteśmy w ogóle w komorze silnika. To jest 1.3 silnik, czujnik. Światła wstecznego znajduje się tu, zaraz pod akumulatorem, w skrzyni, no tu można powiedzieć, ani nie u góry, ani nie bardzo z boku, tak pod skosem trochę, tu mamy kostkę. Zresztą zobaczcie sobie tu z bliska. O, jest, to jest właśnie ten czujnik, tu mamy przewód. My sobie ten przewód odepniemy, czyli po prostu trzeba podwadzić. O, czyli trzeba podwadzić ten zatrzask tam, żeby nam z ząbka puściło i wyciągamy. Jest to czujnik dwuprzewodowy, więc bardzo łatwo tu można sobie sprawdzić. To jest zresztą 2002 rok. I po prostu zwieramy na krótko ten przewód, oczywiście na zapłonie włączonym. I teraz jak mamy tu już tak zwarty, ja już widzę, że nam się światła świecą, powinny nam się zaświecić światła cofania. Zresztą zobaczcie, już tu się odbijają, świeci się jedno, drugie z drugiej strony też się świeci. Także, czyli problemem tu jest czujnik, czyli możemy wykluczyć usterkę jakiejś instalacji czy tam oświetlenia tam z tyłu, prawda? Oczywiście żarówki sprawdziliśmy, tylko rzadko kiedy palą się w tym samym momencie dwie żarówki. Wypinamy, czyli tak jakbyśmy po prostu wyrzucili na luz i już nie powinno nam się świecić. Jeszcze przyjrzyjmy się temu czujnikowi. Tam jak widzicie, myślę, że uda mi się kluczem nasadkowym podjechać. Nie wiem, czy to jest jakiś w okolicach, nie wiem, 18, 19. Zaraz sprawdzimy, jaki klucz. Dobra, więc jak się okazało, 19 tu jest. Klucz. Ja tu wymierzyłem, że z tą przeduszką, ten długi cały nie podejdzie, ale z tą przeduszką kątową tu jakoś tak dojść się powinno. Dobra, wykręciliśmy. Jakaś podkładeczka była. No i po prostu w momencie wbicia wstecznego ten bolec jest wciśnięty. Zwiera nam tu te dwa piny i daje nam sygnał do światła wstecznego, żeby nam się zaświeciło. Jeszcze po prostu podepnę go tu i no niestety nie ma, bo też może, wiadomo, nie wiem jaka jest konstrukcja tej skrzyni, może coś tam, może z czymś tam problem był, żeby po prostu to docisnąć. Jeszcze wezmę miernik ustawiony na testowanie przejścia i tu zewrzemy te piny. No i spróbujemy. Oj, ciężko będzie. Najlepiej dwie osoby by było to robić. Gorzej niż sushi pałeczkami. I słyszycie, że nic nie słychać. O, jeżeli by było zwarcie, to by nam po prostu, jeżeli by był dobry, to w momencie, kiedy bym tu nacisnął, to by nam po prostu zapiszczało. Więc teraz wyjmujemy czujniczek. Zobaczymy, czy jest taki sam. Ciekawe dlaczego tam była podkładka, tu nie ma.
to cóż. Weźmiemy, może tym rozerwiemy torebeczkę. Ja założę tą podkładkę, która była. To jest jakaś miedziana, może dystansowa. A nie, przepraszam. Zobaczcie. Zwracam honor. Jest. Jest, podkładka była w zestawie. No więc okej. Jeszcze zanim wkręcę, wezmę, wcisnę i o, zapala nam się. Jest super, czyli wszystko działa. Po prostu na wpiętej, w momencie kiedy wciskam, ja tam widzę, odbija mi się na ścianie. Widzę, że mamy, że to działa. Więc wkręcamy. Wkręcamy nowy czujnik. Ciekawe, czy tu też jest 19. A, ale tu z kolei nam nie przejdzie przez obudowę. Zobaczcie, obudowa jest deko mniejsza. No ale mamy klucz płaski, od czego? Klucz numer 19. Czyli wkręcam. No, ja wyrzucę jeszcze na luz sobie. Dobra, czyli mamy zamontowane, teraz tylko wpinamy końcóweczkę i zostaje nam sprawdzić, czy działa, czy nie działa. Dobra, biorę wsteczny. Jak widzicie, mamy sprawę załatwioną. Wszystko nam działa. Wszystko za sprawą tego jednego czujnika, który się znajdował właśnie tam na dole. Tu pod akumulatorem, dokładnie w tym miejscu. Tu akurat jest o tyle dobrze, że nie musimy się bać, że olej ze skrzyni nam wycieknie, bo ten czujnik jest u góry. W niektórych samochodach jest czujnik na dole. No i trzeba to robić albo szybko, albo spuszczać olej. Raczej wszyscy robią na szybkiego, żeby po prostu odkręcić, przytkać palcem, wkręcić drugi i dziękuję, sprawa załatwiona. Tu jest o wiele łatwiej. Także kończymy. No i to by było na tyle. Standardowo oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania, do komentowania. Napiszcie, co uważacie, czy jakieś wnioski swoje macie, albo uwagi. No i oczywiście zapraszam do oglądania innych filmów, a tym razem trzymajcie się, na razie, cześć!